Zespół jest z Barcelony, ale w skład wchodzą Kolumbijczycy, Argentyńczycy. Wydali 8 płyt, ostatnią Hoy w 2014 roku, a zespół nazywa się Che Sudaca. Che Sudaca to zespół, który zagra na tegorocznym przystanku Usług na małej scenie. Buenas noches, Budapest. Buenas noches, Budapest. Będzie Buenas noches, Kostrzyn. Zagrają na przystanku Woodstock. Grali z Manu Chao. Absolutnie rytmy latyno. Będzie się działo, będzie się działo. Moi drodzy, ja przypominam wam wszystkim bardzo serdecznie i bardzo gorąco, że nasze szkolenia ruszają w przyszłym tygodniu. Pierwsze szkolenia 19-21 lutego. Możecie jeszcze na nie się załapać. Im gorzej, tym lepiej, tym większe wspomnienia. Później 11-13 dzień marca, 11-1-3 dzień kwietnia, więc wchodźcie na nasze strony, patrzcie jak z tymi zajęciami wygląda i zapisujcie się, bądź razem z nami na najpiękniejszym festiwalu świata. Zmiana terminu, pamiętajcie, 14-17 dzień lipca, czyli dwa tygodnie wcześniej, ale to nie zmienia, że będziemy się super bawili. Zobaczcie, jak kręci ta Che Sudaca. Myślę, że będzie u nas tak samo. A ja także przypominam wam, że jeszcze cały czas trwają nasze aukcje. I uwaga, jutro podamy wam dokładnie, na co będziemy zbierali pieniądze z 1%. Na weekend się możecie na tym pochylić. Bardzo ważny temat. I to taki temat, który bezpośrednio trafi do zainteresowanych. Rozwiąże pewne problemy, czyli będziemy się cieszyli, że będziecie mogli nam pomóc. Ale jeżeli będziemy zbierali te pieniądze, które zbieramy na 1%, to myślę, że będziemy mogli spokojnie znowu zrobić coś od początku do końca. Nie w jakimś procencie, nie dużo, tylko będziemy mogli zrobić bardzo, bardzo dużo. Także na naszych stronach internetowych dokładnie wam mówimy o tym, jak będziemy robili te zakupy, jak będziemy realizowali, co będziemy kupowali, jeszcze może nie do końca, ale że będziemy zaopatrywali pediatrię oraz geriatrię, ale to są głównie ZOL-e, zakłady opiekuńczo-lecznicze. Także przypominam wam, abyście już nastrajali się do lata, nastrajali się do pomagania nam w zrealizowaniu najpiękniejszego festiwalu świata. Ja zapraszam na swojego Facebooka, gdzie poruszyłem temat bardzo teraz energetyczny, czyli związany z Mariuszem Pudzianowskim. W tym temacie, w tym moim zapytaniu bardziej chciałbym usłyszeć od was, jakie są w ogóle pomysły na rozwiązanie tego bardzo trudnego problemu, bardzo, bardzo, bardzo trudnego. Nie dzieje się on w Polsce, dzieje się poza naszymi granicami. Oczywiście, że wszyscy mają tutaj swoje racje, także Mariusz ma swoją rację, kiedy jest niszczony, niszczona jego własność, kiedy po prostu on i podobni, którzy kierowcy jemu, którzy tam gdzieś w tych rejonach jeżdżą, po prostu się boją, mają stracha, mają straty. Tak nie powinno być. W związku z tym myślę, że ta próba się udała. Dziękuję za bardzo kulturalną dyskusję, która była pełna emocji i jest pełna emocji, ale jest kulturalna, bo nic nam nie przyjdzie z tego, że będziemy pakowali się tylko i wyłącznie w takie gotowe schematy wyzwiskowe. Tego nie lubię, tego nie lubię, tego nie lubię. To nie o to chodzi. Tutaj tym niczym nie rozwiążemy. Ja mam takiego samego Pietra jak wy wszyscy przed tym, co może się wydarzyć, ale jednak robimy swoje i tak samo będziemy na przystanku Ustok robili swoje. Jeżeli ktoś do nas będzie chciał przyjechać, ktoś, kto się nazywa imigrantem, ktoś nazywa uchodźcą, nieważne jakby się zwał, to także na przystanku Ustok jest dla wszystkich miejsce i sama potęga, siła przystanku Ustok jest taka, że jestem spokojny o to, że ta siła powoduje, że my się świetnie zachowujemy, a też jako Polacy potrafimy rozładować stadion piłkarski w 5 minut. W związku z tym to się nie dzieje na przystanku Woodstock. Więc ja tak samo mam wielką wiarę, że to się nie będzie działo na przystanku Woodstock. Z kimkolwiek, kto by przyjechał, chciał nam zepsuć zabawę. Nikt nie chce zepsuć tej zabawy. Wszyscy chcą się po prostu dobrze bawić. A więc bądź razem z nami. Che Sudaca. Kapela, która zagra na przystanku Woodstock. Uwaga, kończę. I podkład muzyczny tam później dla mnie. Che Sudaca to kolejny zespół, który wam zapowiadam. Zagra, dokładnie miałem to zapisane, zagra, moi drodzy, w sobotę 0:30 16 lipca. Co to oznacza? Że zakończy tegoroczny przystanek Woodstock. Ja myślę, że wtedy będzie naprawdę fantastyczna zabawa. Zakończą potem jeszcze my wchodzimy na scenę, jeszcze my później kończymy. Ktoś pięknie napisał maila, czy można byłoby na telebimie, chociaż na części tego telebimu albo na jednym telebimie, tłumaczyć to, co się do ludzi mówi. Te nasze pożegnanie jest bardzo emocjonalne, bardzo improwizowane, bardzo od serca. Dużo wtedy rzeczy mówimy fajnych i bardzo dużo ludzi, z czego jestem bardzo zadowolony, jest to duża frajda i przyjemno słyszeć takie słowa. Ludzie wsłuchują się w to, to jest takie nasze ładowanie akumulatorów przez kilka dni Woodstocku, a na końcu jeszcze taki stempel, że
tacy chcemy tu przyjechać za rok. Także zadowoleni, także świetnie się bawiący i tak samo chcemy, żebyśmy przeżywali Woodstock jak najbardziej pięknie, jak najbardziej serdecznie. Ja przypominam wam, przypomniałem już wam o tym, że jeszcze licytacje trwają, ale także przypominam, że terminy szkoleń pokojowego patrolu 19-21 dzień lutego to są za 2 tygodnie, nie, już za tydzień, już za 1,5 tygodnia. Ja to zawsze mówię, im gorzej, tym lepiej. Im gorsza pogoda, tym bardziej fantastyczne szkolenia. Teraz w naszym ośrodku są dzieciaki. Dzieciaki z jednej ze szkół podstawowych w Warszawie. Jak podejrzałem z przesłanych zdjęć, dzisiaj się na przykład uczyły poloneza. Ale oprócz tego uczą się pierwszej pomocy, chodzą po lesie, uczą się właśnie jak stworzyć zespół, jak ze sobą współpracować, jak fajnie realizować różne programy. Kolejne szkolenia te najbliższy 11-13 dzień marca, 1-3 dzień kwietnia. A ja zapraszam teraz na rozgrzewkę, czyli Honota Love w wykonaniu projektu Flower Power, czyli Ania Rusowicz. Zresztą zapowie dokładnie, kto na scenie w tym momencie da niesamowity pokaz fantastycznej muzyki.